Lech Wałęsa nie został dopuszczony do zajęć w sali lekcyjnej, w której miał spotkanie z uczniami. Były prezydent nie zamierzał odpuścić i zamienił korytarz w salę lekcyjną. Uwiecznił to na zdjęciu. Lech Wałęsa, jak powszechnie wiadomo, jest człowiekiem o wielu talentach. Ostatnio postanowił wcielić się w rolę nauczyciela historii, podczas spotkania z uczniami jednej z gdańskich szkół podstawowych. Spotkanie z byłym prezydentem i laureatem pokojowej Nagrody Nobla z pewnością jest czymś o wiele bardziej wyniosłym niż zwykła szkolna lekcja. Wydawałoby się, że nie będzie najmniejszego problemu z organizacją miejsca na spotkanie. Jednak według słów Wałęsy nie został on potraktowany z szacunkiem należnym osobie, która w przeszłości piastowała tak ważne stanowisko. Nie mogąc w to uwierzyć, kazał zrobić sobie zdjęcie, które natychmiast opublikował na Twitterze. Szkoła podstawowa nr 21 w Gdańsku najwidoczniej wolałaby edukacją historyczną zajął się nauczyciel historii, gdyż nie udostępniła sali lekcyjnej na zajęcia z byłym prezydentem. Lech Wałęsa, oburzony były działacz Solidarności, nie kryje swojego oburzenia i niedowierzania w zaistniałą sytuację. Przyszło mi spotkać się z młodzieżą ze szkoły podstawowej nr 21 w Gdańsku na korytarzu. Lekcji prawdziwej historii Solidarności i demokracji innego miejsca nie użyczono. Dobrze, że jeszcze wiszę na ścianie i nie zdążono mnie z niej usunąć w ramach gumkowania, napisał na Twitterze były prezydent Polski, odnosząc się do swojego portretu. Do opublikowanego posta dołączył zdjęcie zrobione w tamtejszej szkole. Widać na nim, jak Lech Wałęsa siedzi na krześle na korytarzu, a wokół niego stoi kilkanaścioro dzieci. Internauci reagują. Zaistniała sytuacja wywołała podobne oburzenie u sympatyków Lecha Wałęsy, którzy zdecydowanie określili to jako wstyd i hańba dla dyrekcji. Posypało się wiele komentarzy na Facebooku z wyrazami niedowierzania, a także głosy wsparcia dla byłego prezydenta, chwalące jego czyny i schlebiające mu. Druga część internautów jak najbardziej przyznaje rację dyrekcji, twierdząc, że jeśli Lech Wałęsa ma uczyć młodzieży własnej wersji historii, nieznanej nikomu innemu, to może lepiej się stało. W ostatnim czasie Lech Wałęsa jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Nie omieszkał skomentować tzw. taśm Kaczyńskiego, sugerując, że to właśnie on wyrzucił z pracy braci Kaczyńskich, z którymi od dawna był w konflikcie, właśnie z tego powodu, który można odczytać na nagraniach.